Halo, witajcie, tu znowu Rufek Gwina was w kolejnym odcinku z Hollow Knight, czy to się nagrywa? Powinno. Do gry wracamy. Dawno nie grałem. Czyli ile? Z 3 dni? 4? Przed moją nagrywałem, tak jak mówiłem na poprzednich odcinkach, byłem chory. Teraz już jestem po majówce, powinno być nawet ok. I nie mam zielonego pojęcia, gdzie powinienem w tym momencie iść. Naprawdę, totalnie nie wiem i nie znam za bardzo sterowania. Jak ja się... No to fajnie. O! Tym przyciskiem robiłem ten atak. Tu już widzę, że jest bardzo dużo geo do zebrania i sądzę, bym je zabrał. O nie, tylko to mi spada. No nic, zbiorę tyle, ile się da. Bardziej mnie tak naprawdę interesuje po prostu to, żeby to rozwalić, niekoniecznie samo geo. Dzięki Bogu zdążyłem przed kolcami. Pójdę tu w lewo, ponieważ jeden z najnowszych komentarzy pod filmem mi sugerował, żebym tu poszedł i... tak zrobimy. Może na coś ciekawego tutaj trafię i się nie zabiję jeszcze po drodze. Byłoby bardzo mi miło. No nic, uleczę się i lecimy tutaj prawdopodobnie na dół. Tutaj nie widzę nic do rozwalenia, szczerze mówiąc. No tu kompletnie nic nie widzę. Lecimy na dół. O mój Boże. Masa jakichś nowych przeciwników maluśkich. Średnio mnie oni interesują. Kolejny zbiornik z geo i tak naprawdę one mają tyle samo geo co poprzednie. 35. Wydają się tylko być większe, ale wcale nie są. I jedną rzecz chciałem wytestować. Tak, mogę się odbijać rzeczywiście również od przeszkód. Dziękuję użytkownikowi, który to również napisał w komentarzu, że niekoniecznie się muszę odbijać od... Ojejciu. Niekoniecznie muszę się odbijać od własnego ducha, bo mogę się również odbijać od przeszkód w tle. Kompletnie o tym nie wiedziałem. Wam to przypominam, jak lubicie serię z Hollow Knighta, możecie dostać łapkę w górę. To sprawi, że może więcej osób odcinki zobaczy. Byłoby mi bardzo miło. I nie mam zielonego pojęcia, po co są w ogóle ci przeciwnicy. Wyglądają dosyć podobnie do tych niebieskich. Ojej. Ojej. Ja cię nie mogę nawet uderzyć. Wyglądają bardzo podobnie do tych niebieskich, z których dostajemy tarczę dodatkową. Więc sądziłem, że również za tych coś dostaniemy. Ale niestety chyba się myliłem. No i dobra, tam jedno obrażenie, nic się nie stało. Przeciwnik tyle gruby, że bez problemu się naładujemy na maksa. Ja idę tutaj, bo szczerze... Ojejciu. Bo szczerze mówiąc, bardzo chciałbym trafić na stację rogacza i po prostu się stąd wrócić najkrótszą możliwą drogą. Bez konieczności wracania całej drogi przebytej wcześniej, bo jeżeli dobrze pamiętam, to na tych ściekach, czy arteriach, czy jak to się dokładnie nazywało, niestety również nie udało mi się znaleźć stacji rogacza. Więc no szmat drogi byśmy mieli teraz do przemierzenia niestety. Uleczmy się i idziemy dalej. Czy ja mam mapę tej lokalizacji? Mam, aczkolwiek nie jest ona zaktualizowana. Wypadałoby jeszcze jedną ławeczkę znaleźć. Dziwny przeciwnik, bardzo dziwny. Zwykła przeszkoda na drodze, ale jakże upierdliwa. Czy ja tu się cofam? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że idę w ogóle innej miejscówy. Tu nic nie widzę nowego niestety. I żadnych znaczników. Zazwyczaj akurat jak gramy... Nie wiem, tak jakiś leciały prochy. Myślałem, że to mogę rozwalić. Zazwyczaj jak byliśmy w takich miejscówkach, mieliśmy bardzo dużo znaczników. A to, że gdzieś właśnie stacja rogacza jest, a to, że gdzieś jest... ławeczka, a tutaj no zupełnie nic nie mamy niestety, jak na razie. Totalnie, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja się w tym momencie znajduję. Co to jest?
O nie, coś mnie tutaj czeka. Już żałuję, że tu przyszedłem, boss. Oho. Zepsute naczynie, no to świetnie. Nie chciałem tu walczyć z nowym bossem, ale chyba jestem do tego zmuszony. Ojejciu, no już świetnie, bardzo łatwe obrażenia otrzymane. Głupie raczej obrażenia. Nie wydaje się być jakiś taki strasznie trudny. Wydaje mi się, że jakbym wszedł na niego jeszcze raz, mogłoby mi pójść zdecydowanie lepiej. Ale robi ataki głupie. Nie no, to akurat było dosyć trudne do uniknięcia. Nie wydaje mi się, abym miał tutaj większe szanse w tym momencie. No niestety. Wydaje mi się, że będę musiał na tą walkę wejść jeszcze raz. Ale nie wydaje mi się być jakaś mega trudna, naprawdę. Wydaje mi się, że dam radę tutaj zabić tego bossa bez większych problemów, jeżeli tylko wejdę na niego z maksymalną ilością zdrowia. Teraz już jako tako wiem, jak on działa. Jak wygląda mapa? Gdzie ja w ogóle muszę tutaj pójść? Głębiny. Ja mam przejście do tego bossa tak bliziutko? Czemu ja nie przyszedłem tędy? Od razu przyszedłem w dół. No nic, zobaczymy. Wydaje mi się, że nie miałem tutaj przejścia. Ojej. No nic, idziemy. I czy ja mam tutaj możliwość przejścia dalej na lewo? Czyli ja muszę iść na dół. Nie no, przejścia na lewo tu nie miałem. Gdzie ja się w tym momencie znajduję? Dziwne, bardzo dziwne. Z tej strony mam drzwi. Możliwe, że po prostu z drugiej strony one są do otworzenia. A ja głupek ich nie otworzyłem, więc teraz będę musiał zawalać całą drogę na nowo. Teraz tylko jak tam wlecimy, od razu po prostu spojrzę, czy mam możliwość otworzenia przejścia. No bo naprawdę, przechodzenie przez te lokacje z tymi grubasami na nowo jest dosyć upierdliwe. Na bank tam jest do otworzenia po prostu jakieś drzwi, abyśmy mogli przejść z drugiej strony. Nie widzę też po prostu przejścia żadnego wyżej, gdzie mogłaby być jakaś ławeczka. A na pewno ta walka z bossem nie jest tak daleko od najbliższej ławki. Dobra, to już jakoś w miarę idzie. Tu mamy jeszcze przejście niżej. Ale czy ja tam chcę pójść? No i zobaczymy, co tu jest. Tu mnie chyba nie było. Ojejciu, ale się przestraszyłem. Co tu mamy? Zwykły klucz. O, proszę bardzo. Opłacało się tutaj iść. Zwykły klucz będzie nam jeszcze chyba potrzebny do jednej lokalizacji, jeżeli dobrze pamiętam. Ciebie już oleję. Was również wiem, że dużo obrażeń tu otrzymałem, ale bez problemu sobie jeszcze zdrowie naładujemy przed walką z bossem. Nie daj, mówiłem, jeżeli tylko będzie tam przejście odblokowane, to się niczym nie będę musiał martwić. Ale nie wydaje się aż taki trudny ten boss. Wydaje mi się, że za pierwszym razem, gdy walczyłem z władcą dusz, wydawał mi się on zdecydowanie trudniejszy. Gdzie jesteśmy? To już tylko na górę, zaraz będziemy mieli walkę z naszym duchem. Nie daj, mówiłem, przejdziemy na prawo. Chociaż nie widzę tutaj przejścia żadnego. A, jeszcze wyżej, dobra, już się bałem. Ale ciche jest w ogóle. Cicha, strasznie jest ta lokalizacja. Tak. Jak głupek po prostu nie spojrzałem. No nic. Brakuje mi w tej lokalizacji bardzo jakiegoś. Jakiejś muzyki. Duszy nie mamy naładowanej na maksa, nie mamy na maksa naładowanego zdrowia, więc ja jeszcze tutaj pójdę do tych łatwych przeciwników. Pobiję ich delikatnie, naładuję sobie duszę na maksa, abyśmy mogli uderzyć za pomocą naszego skilla, no i lecimy. Mam nadzieję, że nie będę jakoś bardzo długo z tym bossem męczył, ale zdecydowanie bardziej mi się podoba to, że on jest po prostu bliziutko. Tu przejdziemy z tej ławki i on praktycznie jest przy nas. Ja muszę się podrapać po nosie, także na momencik was przepraszam i lecimy.
na przykład, jak on się nazywał, właśnie Władca Dusz, do niego droga była strasznie daleka. Musiałem się namęczyć, żeby do niego tam pochodzić, żeby do niego dotrzeć. Tutaj się tym w ogóle przejmować nie muszę. Problem będzie tylko, jeżeli zacznie odpalać jakąś drugą fazę i zacznie przywoływać więcej tych duszków. Te duszki mogą być upierdliwe, bo się nie skupiam na nim wtedy. No już pół zdrowia w dupę. O Jezu, on ma drugą fazę, on ma drugą fazę. Czy ja go tym skillem trafiam dwa razy? Tak mi się wydaje. Dobra, idzie całkiem nieźle. O Jezu, jaki ty daleki skok robisz. Ej, ten atak jest na niego świetny. Ja w życiu bym nie pomyślał, że nas skill będzie go mógł trafić więcej jak jeden raz. A tu on go po prostu ciągnie za sobą. Także jeśli tylko mamy duszę... Ojejciu. Ja mam minimum zdrowia już. No nic, wydaje mi się, że max jeszcze jeden raz i mi się uda. Mam taką nadzieję. No już widzę, że go muszę więcej jak 3 razy niestety uderzyć. Dobra. Teraz się uda na bank, obiecuję wam. Do 3 razy sztuka. Jeszcze zobaczę, czy może jakieś amulety mam do wymiany, bo ciernie agonii mi się średnio tutaj przydadzą, raczej długie, ostrze i niesforny kompas, to jest w ogóle niepotrzebna tą walkę z bossem. To wyłączę i mam jeszcze 2 sloty wolne, więc mógłbym niby poskramiacza zakręć założyć, byśmy mogli częściej używać naszego przedmiotu aktywnego. I to nie jest taki głupi pomysł. Mistrz sprintu, mistrz zrywu, w ogóle mi niepotrzebne amulety. Założę poskramiacza zaklęć, będziemy dzięki temu mogli używać częściej naszego skilla. A tak jak sami właśnie zauważyliśmy przed chwilą, działa na tego bossa akurat bardzo fajnie. Przed samą walką tylko jeszcze właśnie naładować nasze dusze. Mam nadzieję, że zabicie jeszcze naszego ducha nam naładuje zbiornik na maksa i będę od razu mógł wywalić w niego parę gongów z naszego skilla. No, nie naładowane na maksa, ale powinno wystarczyć. Lecimy od razu. Zepsuna czy nie? Jestem bardzo ciekawy, czy... Jezu, jak ty daleko skaczesz. Jestem bardzo ciekawy, czy... będę miał z ciebie jakiegoś nowego skilla. Ja cię kręcę, jak to go bije. Już 2 razy otrzymałem obrażenia. 3, o Jezu, to... Ta walka z bossem jednak wygląda trochę gorzej. Ja bez problemu mógłbym się raz uleczyć, gdybym chciał. W momencie, w którym on otrzymał dużo obrażeń, taki wysunięty czeka. Boże święty, jaki ten jego skok jest daleki. Dobra, wydaje mi się, że kolejny raz już... Super, zdążyłem się uleczyć i nawet... odszedłem, no i znowu otrzymałem obrażenia, świetnie. Ekstra, podoba mi się to. Jako tako nauczyłem się nawet na nim leczyć. To jest pierwszy boss, na którym jako tako widzę całkiem łatwą możliwość uleczenia się. Na poprzednim mi to dosyć średnio wychodziło. Ekstra, 2 razy się uleczyłem. Jak nigdy, naprawdę jak nigdy. Poskramiać zaklęć, lecimy. To mi bardzo mało tej duszy w tym momencie zużyła. Bardzo mi się ta runka podoba, szczerze mówiąc. Czemu ja na to mówię ciągle? Runki to ja nie mam zielonego pojęcia. To jestem bezpieczny? Nie jestem, już się chciałem uleczyć. Ale głupota. Ojejciu. Dobra, mam okazję. Ekstra, ekstra. Dobrze, Ryfek.
No nie, już myślałem, że on się odsunie. Zawsze się odsuwał. Nie wiem, wystarczy nam co dłuższy, żeby się uleczyć chyba. Chciałem się uleczyć, ale nie za bardzo mi to wyszło. Leczymy się. Raz, dwa razy, świetnie. Nie idzie najlepiej. Wydaje mi się, że ostatnim razem szło troszkę lepiej. Szybciej go zbiłem do poprzednich faz. Ale tu jako tako sobie daje radę z leczeniem. On mnie nie sięga, gdy on jest tak daleko i szarżuje. Więc to jest moja chyba najlepsza okazja do wyleczenia się. No, ale te duszki są upierdliwe. Te duszki. Duszki robią wszystko. Super. Dwa razy się uleczyłem. Naprawdę, pierwszy boss, na którym się leczę. O, i udało się go nawet pokonać. Bardzo fajnie. Za trzecim razem. Kim ty jesteś? Co ja z ciebie dostanę? Czy w ogóle cokolwiek? Czy po prostu przejście gdzieś indziej? Z ciebie nic nie dostałem, ale kaszana, już myślałem, że coś dostaniemy ciekawego. No nic. Wrócić się nie mogę, więc jestem zmuszony iść tutaj. A co tutaj mamy? Na dół schodzić na razie nie chcę. Tutaj przejścia nie ma, więc no niestety jestem zmuszony tutaj zejść. Na razie wygląda bezpiecznie. I już brzmi nie dosyć nieciekawie, bo słyszę jakby jakieś duchy. O Jezu, co to jest? Wykonuj skrzydła monarchy. Naciśnij A, będąc w powietrzu, aby machać skrzydłami. Używaj tych eterycznych skrzydeł, aby szybować ponad wrogami, aby odkrywać nowe ścieżki. Ole czadzior! Czyli wcale się nie muszę... wcale się nie muszę odbijać od przeciwników. Mam jakiś podwójny skok teraz. Ale czadzior! Ale się jaram. No tylko tak, tutaj nigdzie nie dotrę niestety. To musi być jakoś zrobione w ten sposób, abym mógł... No właśnie, wrócić z tej miejscówki to po pierwsze, ale żebym jeszcze mógł... dotrzeć gdzieś do wyjścia? Nie wiem, tu mieliśmy zamknięte drzwi, możliwe, że teraz się po prostu otworzą. Ja wiem, że to raczej się nie uda, ale tak dla jaj. Zróbmy to. Zawalczmy z nim. Chciałbym tylko zobaczyć, jak silniejszy jest w tej wersji. Ja do tych przeciwników będę wracał prawdopodobnie w przyszłości, gdy będę miał już ulepszony mieczyk, ale na razie zobaczyć po prostu, jak ten boss wygląda. Zaginiony krewniak, to nie jest taka głupia rzecz. Może się czegoś nowego nauczę. Szybciej robi zdecydowanie swoje ataki, więcej fal wysyła, aczkolwiek nie wydaje się być drastycznie inny. Duszek tutaj po prostu w złym miejscu się pojawił. Idzie jak na razie naprawdę zadziwiająco dobrze. Chociaż taka ilość tych duszków to nie napawa mnie optymizmem. No i na nim wątpię, abym mógł się leczyć. No nie, niestety nie. To jest jeszcze nie mój poziom, ale wydaje mi się, że naprawdę jakbym miał troszkę więcej miejsca na amulety, może te zwiększone obrażenia z miecza, to byłby chyba najprostszy boss. Nie wydaje się być jakiś mega trudny. Ale bardzo fajnie, jak ja się cieszę, że ja tu poszedłem. Jak ja się cieszę, że ktoś mi napisał, żebym tutaj poszedł. Dziękuję ci bardzo, anonimowy użytkowniku. Bo inaczej bym się wracał na piechotę całą tą drogę. Bym tego tak żałował, kosmicznie wręcz. Tak więc... jak na razie. Ja się wrócę może najpierw do ławeczki. Zmienimy sobie troszkę amulety. Ja bardzo chciałbym na nowo założyć kompas. Zdejmiemy sobie to użycie naszego przedmiotu, naszego skilla ze zmniejszonym kosztem. O Jezu, Ryfek, nie grasz na Switchu. Mieliśmy kompas oraz założone, co mieliśmy? Mistrz sprintu na pewno nie. Stabilne ciało może, a niech będzie... A, już wiem, co mieliśmy założone. Ciernia agonii, to jest bardzo fajna runka.
Czy tam amulet, czy talizman, czy nie wiem co dokładnie. Jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć, jak to się nagrywa. Mnie słychać dobrze, mam nadzieję, że grę również słychać dobrze, nie jest za cicho. No i lecimy na górę, gra już jest zapisana. Ja mam kompas, więc bez problemu wszystko widzę. A my tu powoli będziemy się zbierać do głębin. Nie wiem, czy to jest akurat miejscówka, którą w tym momencie chciałbym jakoś specjalnie zwiedzić. Czemu tu żeś nie padł na strzała, jak podczas walki z bossem? Dziwne. Nie wiem, czy to jest miejscówka, którą jakoś bardzo chcę zwiedzić, ale mam nadzieję, że właśnie dzięki temu podwójnemu skokowi znajdziemy szybko jakieś przejście do głównej miejscówki. Jak to zrobić? Nie chcę tego robić. Ale powiem wam, że naprawdę teraz mamy tyle możliwości, jeżeli chodzi o skakanie, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Bardzo mi się to podoba. Uwielbiam gry, w których zaczynamy tak powolnie, a potem w przyszłości bez żadnych problemów możemy się w ten sposób poruszać. No ja tu się wracam w ogóle, to ja tu nie powinienem w ogóle iść. Tutaj nie ma żadnego przejścia, tu był jedynie glutek. Także stąd idziemy. Wrócimy niedługo do taty glutków, może da nam coś ciekawego, nowego. Tu z lewej strony do zwiedzania chyba nie zostało totalnie nic. Mógłbym jeszcze zejść na dół, na prawo, na jakieś tereny pałacowe, które nie wiem dokładnie gdzie prowadzą. Albo na te arterie. Czyli chyba jednak i tak będę musiał się wrócić, niestety. Szmat drogi pokonać. No mówi się trudno. Mimo wszystko chyba pójdę na dół. Tak mi się wydaje, że pójście na dół pozwoli nam odkryć jakieś szybsze przejście gdzieś. Ja liczę na tego rogacza. Bez tego rogacza będzie mi bardzo przykro. Mam nadzieję, że na tych terenach pałacowych czasem tego rogacza nie ominę. No ale nic, zaraz się przekonamy. Tu nic nie ma. A co tutaj mamy? Istoty wyższe. Te słowa przeznaczone są wyłącznie dla was. Nasze nieskalane naczynie zostało wzniesione. Dalej są jedynie pozostałości i żale z powodu jego stworzenia. Nie wkroczymy do tego miejsca nigdy więcej. A tu? A to jest przejście po prostu. Okej. No dobrze. Czyli tu najprawdopodobniej będę musiał się wrócić w przyszłości, w jakichś dalszych na dalszym etapie rozgrywki. Chciałem zobaczyć te pałacowe tereny. O, już widzę jakiś znacznik. Za każdym razem jak widzę jakikolwiek znacznik, to mi się podoba. Mam nadzieję, że na tych terenach pałacowych właśnie będzie coś ciekawego. Oprócz rogacza, jakbyśmy mieli jakiegoś nowego NPC-ta, jakiś nowy sklep. No nie powiem, ucieszyłbym się. Kim ty jesteś? Zwłoki w białej zbroi. Czy ja z tą tu zawalczę? Co to robi? Czy to cokolwiek robi? Ja go biję i biję. Wydaje mi się, że abym tutaj musiał cokolwiek zrobić, miałbym mieć ulepszony ten miecz. No nic. O! Dokąd odszedłeś, drogi królu? Ciekawe. Nie wiedziałem, że takie ciała mogę również uderzać. Ale no, z nim nie jestem w stanie nic zrobić, totalnie. Ciągle ta tarcza. Czy im powiedzieć cokolwiek innego? Nie, nadal to samo. Niestety nie zbieram w ten sposób dusz. Tam drzwi do rozwalenia. A za nimi, te tereny. Czyli to był jakiś król najprawdopodobniej, albo jego strażnicy. Ukryta stacja. Ojej! O to chodziło. Gro, kocham cię. Mamy ukrytą stację na terenach pałacowych. Zadzwońmy w dzwoneczek. Pogadajmy z rogaczem. Ławeczkę mamy. Jak wygląda nasza zaktualizowana mapa? Jakieś przejście na dół tam widzę pod tymi terenami pałacowymi. Nie za bardzo jestem... No nie za bardzo wiem, co mam z tym zrobić. Co masz nam do powiedzenia, rogaczu?
Ach, tak wiele stacji zostało otwarte. Ponownie mogę przemierzać królestwo wzdłuż i wszerz. Te wszystkie trasy i aleje, które zdążyłem już zapomnieć. Gdzieś pomiędzy tymi uliczkami znajduje się gniazdo rogaczy. Miejsce, w którym się urodziłem i wychowałem. Wydawało mi się, że jego lokalizacja bezpowrotnie przepadła z mojej pamięci, ale teraz zaczynam sobie na powrót przypominać drogę. Jeśli będziesz otwierał kolejne stacje i wzywał mnie do nich, być może odnajdę gniazdo. Ach, bardzo bym tego chciał. Mam nadzieję, że razem to gniazdo odkryjemy, kochany rogaczu. Ja natomiast gdzie chciałbym wrócić? Nie mogę niestety wrócić nadal do arterii i wydaje mi się, że po prostu ominąłem na tych arteriach stację. Ona tam gdzieś musi być. Ja się wrócę na razie do Dirtmouth i zrobię dwie rzeczy. Po pierwsze, sprawdzę sklepy. Może są jakieś ciekawe rzeczy do kupienia. Jeśli nie, chcę zrobić jedną rzecz, którą mnie prosicie od bardzo, bardzo dawna, już od wielu odcinków, czyli abym wszedł do Dirtmouth nie po łańcuchu, tylko wspiął się samemu. Ojej. Skażone rozdroża to są teraz. Co tu się stało? What the fuck? No to powiem wam, się tego nie spodziewałem. Całe rozdroże nam się skaziły. Jestem ciekawy, czy cokolwiek mamy do odkrycia w nich jeszcze. Możliwe, że coś nowego się pokazało, chociaż szczerze wątpię. Na mapie nie widzę totalnie nic. Możliwe, że mógłbym wrócić do walki z tym pierwszym bossem i z nim spróbować zawalczyć. Jezus, jaki ty jesteś głośny, aż się aż przestraszyłem. Możliwe, że do tego pierwszego bossa moglibyśmy wrócić, z nim spróbować zawalczyć drugi raz, jeżeli byłaby taka możliwość dzięki temu naszemu mieczowi duchowemu. No i właśnie. Tu odkryliśmy pewien sekret, a w nim pieczęć Hallownest. To szczerze mówiąc nic ciekawego. 450 geo wpadło nam za darmo teraz. Lepsze to niż nic. Chyba to już czytałem. Tak mi się wydaje, że czytałem. To jest nasza najwierniejsza fankarywka. Nadal u ciebie mam jedynie przypinki do kupienia, prawda? Kraina spoczynku, mapa krainy spoczynku. Świętego miejsca niedaleko rozdroży. Musiałem to ominąć. Musiałem się minąć z naszym ukochanym gościem od map, nie pamiętam jak na niego mówiłem, kartografem. Znacznik grobu wojownika. Kartograf powiedział mi, że znalazł kilka ciekawie wyglądających grobów i świątyń w głębi ruin. Możesz użyć tych znaczników, aby oznaczyć na mapie interesujące cię grobowce. Czyli to jest znacznik czy marker? Nie, znacznik, czyli to jest to, co pokazuje nam na mapie nowe rzeczy. Ciekawe. Jeszcze mamy szepczące korzenie. O, to mi się przyda bardzo. Szepczące korzenie to są prawdopodobnie te roślinki, po których uderzeniu dostajemy dodatkowe dusze. Więc opłacało się tutaj wejść. Pójdźmy jednak do sklepu, może z tobą pogadamy, może masz coś nowego do powiedzenia. Młode małżeństwo niedawno osiedliło się w domu niedaleko stacji. Wygląda na to, że prowadzą sklep z mapami, który może być interesujący dla żonnych przygód wędrowców takich jak ty. Żona jest bardzo wysoka. Mówiłem im, żeby wynajęli większy dom, tym bardziej, że wszystkie i tak stoją puste. Ale spodobał mi się ten konkretny domek. Sposób, w jaki ona musi się schylać, aby tylko przejść przez drzwi. Ja bym tego nie zniósł. Ciekawe, nie słyszałem jeszcze chyba o tym. Co ty miałeś do sprzedania? Fragment maski. Chyba obie rzeczy miałem kupić. Tu mamy silny podmuch. Z tym amuletem będziesz w stanie przy każdym uderzeniu wyrzucać ich w powietrze jeszcze dalej. Czyli ciekawe, możemy odrzucać przeciwników. Wytworny klucz. Po coś mi był. Kupię go. Bo idę teraz do arterii i możliwe, że on mi się przyda bardziej niż inne rzeczy. Silny podmuch również kupię, jak już jestem na miejscu, mamy troszkę pieniędzy. W przyszłości jeszcze wrócimy się i kupimy najprawdopodobniej kolejny fragment. Chciałem zobaczyć jeszcze, jak te fragmenty wyglądają. Tak, brakuje nam jednego fragmentu maski, aby... bo on miał chyba naczynia. Jezu, już sam nie pamiętam. Przed chwilą tam byłem. No nic, ile nagrywamy? 30 minut już, Boże Święty. Jak to zlatuje w tej grze. No nic, na szybciocha przejdziemy jeszcze do taty glutków. Zobaczymy, jak bardzo zmieniło się... jak bardzo zmieniły się rozdroża. Ile razy ja cię muszę uderzyć? Tragedia.
Ciebie chciałbym bardzo uderzyć, tak samo ciebie. Czy jestem w stanie cię trafić stąd? Chyba nie. Czy ty cokolwiek jesteś w stanie powiedzieć? Czy ty jesteś małym robaczkiem? Ból. No, dużo to mi nie powiedziało, szczerze mówiąc o tobie. Ojej, ciu. Powiem wam, że nie jestem przyzwyczajony do jednej rzeczy. Do podwójnego skoku. Będę się musiał do tego przyzwyczaić. Jak dziwnie to nie brzmi. Bo oczywiście podwójny skok daje mi dodatkową mobilność i powinien mi ułatwić walkę z przeciwnikami. No teraz niekoniecznie. Czasami skaczę drugi raz, mimo że nie chcę. Ile jeszcze w ogóle tych glutków jest tutaj do odkrycia? O, cośmy dostali. Melodia larw. O! Witam, kochani. Melodia larw, ciekawe, to jest nowy amulet. Co on daje? Mieści w sobie wdzięczność do uwolnionych larw. Zasila duszę podczas doznawania obrażeń. To nie jest takie głupie, szczerze mówiąc. Jeśli mielibyśmy tą możliwość szybszego... O Jezu, ja tu w ogóle mam przejście, którego nie mam nieodkryte? Czy mi się coś wydaje? Aż przejdę na szybciocha. Tu przejście mamy. Ale to niżej przejście. Gdzie ono prowadzi? Czy ja tu byłem? Ciekawa sprawa. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Nie, ja tu nie byłem, na bank tu nie byłem. Nie miałem jeszcze wtedy w ogóle możliwości dashowania, a to odkryłem najprawdopodobniej na samym początku gry i nigdy tutaj po prostu nie wróciłem. Więc nie wyobrażam sobie, abyśmy tutaj znaleźli cokolwiek ciekawego. Skoro to było na samym początku gry, ale kto wie. O! Myślałem, że jeszcze muszę mieć tą umiejętność, aby rozwalać podłogi, ale najwyraźniej nie. Może to jest dosyć duże. Dusze, po coś mi są potrzebne, skoro one tutaj leżą do zebrania. Czyli znowu rozwalenie prawdopodobnie podłogi. Tutaj jest sekrecik z Geo, którego bardzo nie lubię, bo mało Geo daje. Kolejne kolce głupie. No i się nawet wróciliśmy bliżej, także mi to pasuje. Jedyne przejście wiedzie na prawo. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja w ogóle wyjdę. Kolejny boss? Złowieszczy Mawlek. Ja cię kręcę. Ile tych bossów? Ja cię kręcę, naprawdę, ile tych bossów? I do ciebie dotrzeć to wcale nie jest tak blisko. To jest mega trudny do uniknięcia atak. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja to mam uniknąć. Nie wiem, czy do góry mam latać? Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, jak mam uniknąć tego ataku obszarowego. W ostatniej chwili się uleczyłem, no i niestety już umarłem. Wydaje mi się być dosyć trudny ten boss, naprawdę, zadziwiająco trudny. A przejście tam, no, może zająć kawałek niestety czasu. No nic, ja mam nadzieję, że ten duch nie zginie, oczywiście, jeżeli teraz wyjdę z gry, bo tak zrobię już, niestety mamy zanurzycie ponad 35 minut odcinka. No i ławeczkę najbliższą mamy przy wzgórzu przodków, więc tam najprawdopodobniej udam się potem. Jak na razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już pojutrze. Trzymajcie się i cześć!